od podatków. No i panują nad nami 1 Koryntian 1:24. Zobaczymy, czy panują nad nami. 2 Koryntian chyba. Panami wiary, świadków Jehowy, kto jest niewolnik panami ich wiary. Zobaczcie, że panują nad nami świadkowie. 2 Koryntian, 1 rozdział 24. Niejako byśmy byli panami nad waszą wiarę. Efezjan 4:5 na wiara, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Hebrajczyków 10:38, sprawiedliwi z wiary żyć będzie nie z organizacji Świadków Jehowy, która uśmierdzi wszystkich, bo Jehowa jest mordercą. To jest firma Mateusz 7:15, fałszywych proroków. I tu stoją właśnie fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, zagubieni, nie chcą słuchać prawdy, wykładania Słowa Bożego za darmo, bo ja wykładam Słowo Boże, mam taki dar i nie jestem mężem doskonałym, ale Chrystus jest absolutnym właśnie tą prawdą, drogą, życiem i nade mną jest Chrystus, nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Ale taki kis jest ode mnie starszym, jest zniewolony przez tytuł niewolnika z Ameryki. Co z tego, że rzecznikiem mówi do telewizorni na kongresach, jak teraz nie chce przemawia. Słuchać, nie chce słuchać, co świeci odstępcy mają do niego do powiedzenia, bo jestem rzekomo w świecie odstępca. Ja nie jestem tego świata, to on jest w świecie i stoi na swoim wyrok, jak faryzeusze myśleli, że służą Bogu, a nie służyli Bogu, że ich ojcem jest diabeł, Jana 8:44. Także niewolnik Świadków Jehowy tak zniewolił, że mądrość, którą dostali, wbiła ich w pychę. I pycha jest przed upadkiem. I tylko od poznania prawdziwego zależy życie wieczne, czyli Chrystus jedyny jest prawdziwy. Apostoł Paweł go poznał i go głosił. Chrystus wczoraj, dziś ten sam, na wieki się nie zmienia. A u świadków nauki się krwią doskonałą nas kupił baranek i mam iść za barankiem, nie za Jehową. I ten baranek wyszkolił 12 apostołów i apostoł Paweł z barankiem rozmawiał, z Jezusem, nie z Jehową. Jehowa naprawdę się zaaktywował w 1931 rok, bo byli jako badacze Biblii, ale miało być, fałszywi prorocy mieli być fałszywi nauczyciele, mieli być wojny, wieści, głody, mory, zarazy, trzęsienie ziemi. I to miało być. I 20 o tych znakach Chrystus przepowiedział. Fałszywi Chrystusowie. Jeśli Chrystus jest prawdziwy, a jestem uczniem Chrystusa, to Chrystus nie jest fałszywym tym. Jest prawdziwy Chrystus jako jeden nauczyciel Mateusz 23:8. A świadkowie słowo Chrystus wyrzucili, bo się wstawili publicznych nauczycieli. I tutaj właśnie jest słowo Chrystus. Mateusz 23:8 jest słowo Chrystus. Nikogo też na ziemi, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. No, w Chrystusie, bo w Adamie grzech i śmierć. I wtedy, jak ja byłem u świadków 6 lat i później mnie wyrzucili, Jana 16:2, to ja ten werset Chrystus mi pokazywał, że jestem jego uczniem. Bo Chrystus ma uczniów. Oni są uczniami niewolnika Jehowy, Ameryki, Warnika i tamci 8 leśnych ludków, tych wspaniałych, siedzą i jak 8 papieży, nie? 2 papieży mają w Watykanie, bo ten jest na tym. No, abdykował. A oni mają 8. Mormoni też mają swoich i się sami zwodzą, bo nad każdym mężczyzną jest też Chrystus. Jana 14:17-20, jesteśmy prowadzeni duchem. I tutaj właśnie w nienawiści wydawać was będą na udrękę, zabijać was, czyli kłamstwem, ignorowaniem, odrzucaniem. Fałszywi prorocy, miłość o ziemię, bezprawie, ale kto wytrwa do końca, nie bycie świadkiem Jehowy, tylko do końca w prawdzie miłości i zbawianiu samego siebie. 1 Tymoteusza 4:16, bo Chrystus zbawił już wszystkich, cały świat, przede wszystkim tych, co będą mu posłuszni. Hebrajczyków 9:28, jest przyszedł dla tych, co go oczekują. I teraz kto będzie miał Chrystusa w sercu, jego doskonałą miłość, wycierpi dla jego królestwa, będzie w jego królestwie. Oni nie chcą cierpieć dla królestwa, bo zrobili sobie strażnica zwiast królestwa amerykańskiego Jehowę, bo Ameryka wyzwoli, nic nie wyzwoli, Ameryka to jest mocarstwo. Mogę pokazać. Zwiastuje, zbliżej pokażę. Zwiastująca królestwo Jehowy jest. Anglia, Ameryka to jest mocarstwo, jak kiedyś Rzym był mocarstwem, był Chrystus. I Chrystus dał wyzwolenie w duchu prawdy Jego, że jest pokorny, cichy, pokornego serca. A oni idą za Ameryką, czyli za Cezarem, za Rzymem.
jakby to kiedyś te 2000 lat temu byli, też by Cezara sobie wychwalali jak faryzeusze. To takiego ducha mają, faryzejskiego. Mateusz 5:17-20, jak nasza sprawiedliwość nie będzie większa jak uczonych w piśmie faryzeuszy, to teraz już jest wielki ucisk i wszystkie religie zielonciątkowcy zrobią znaki i cuda. Cejdrowski, Tarczyński, tam zielonych. Po prostu oni zwodzą i opowiadają te swoje sny, te uzdrowienia się zwodzą. Robili i oni się pozamykali w tego Pana Jezusa i wychwalają go. Halleluja, amen, Amona mają Boga. I tak samo jak świadkowie są zjedzeni. Świadkowie są na tyle kulturalni, inteligentni, ale nie potrafią rozmawiać, bo się boją tego, tej prawdy. Także prawda ich dopadnie i tak dalej, bo świadkowie to robią na pokaz, udawana pokora. Ale tak, muszą być świadkami Chrystusa, jakby chcieli się nawrócić, i aniołami, a nie pionierami. Mateusz 24:31. Chrystus, ja jako Syn Człowieczy posyłam aniołów, ale nie ma tych aniołów za dużo wybranych, bo jest wybranie. I jak ktoś uwierzy, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Ducha prawdy się dotrzymuje przez zesłuchania z wiary. Ale Chrystusa, Rzymian 10:17. Wiara to jest co innego niż religia. Tu macie napisanie: ojciec, wasz ojciec czy mój ojciec? Ojciec Chrystusa jest naszym dziadkiem, a my jesteśmy moimi uczniami, czyli Chrystusa uczniami, nie Jehowy. 15 Jana Ewangelia. Ojca mojego, nie waszego, nie naszego. Czyli to jest jego ojciec, to jest nasz dziadek, ale wy tego nie pojmiecie, bo jesteście zaślepieni przez szatana, którego Chrystus już zamknął na 1000 lat. 2 Koryntian 4 rozdział. My nie fałszujemy Słowa Bożego, a papier wszystko przyjmuje. Świadkowie najbardziej fałszują Biblię, bo Słowo Boże jest żywe, nie można go sfałszować, bo i tak dopadnie każdego. Jeśli Judasza dopadło, a Chrystus żadnej książki nie napisał, tylko był chodzącym Logosem, Słowem, odbiciem chwały swego Ojca. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. 1 Jana, 1 rozdział, Ewangelia Jana, 1 rozdział cały. Także nie tak się nauczyliśmy Chrystusa. Jana, Efezjan 4:20, prawda jest w Jezusie, Emanuelu.